Panem posłem Galą sprawdzaliśmy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w jaki sposób prowadzone były prace nad rozporządzeniem, które zmniejsza liczbę godzin języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej, i stwierdziliśmy, że te prace były w ogóle prowadzone ze złamaniem wszelkich zasad prowadzenia procesu legislacyjnego, tak? Rozporządzenia nie były konsultowane, rozporządzenia są sprzeczne z ustawą o językach, o mniejszościach narodowych, ustawy naruszają zasady równości, zasady demokracji. Bez konsultacji jednoosobowo pan minister Czarnek takie rozporządzenia podpisał. Uważamy, że to jest krzywdą dla dzieci, że to jest rozporządzenie, które zostało podpisane bez stosowania jakichkolwiek demokratycznych zasad. To, co jest też bardzo, myślę, smutne, to to, że te działania uderzają przede wszystkim w małe wiejskie szkoły. Tutaj na terenie województwa opolskiego i na terenie województwa śląskiego większość szkół, którym odbiera pan minister Czarnek pieniądze, to są małe wiejskie szkoły, które zastanawiają się, czy od września tego roku będą miały środki na takie normalne działanie. To uderza również w szkoły prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia. Małe wiejskie szkoły, które działają po to, żeby być blisko ludzi, bo im po prostu odbiera się pieniądze. One nie tylko zastanawiają się, czy będą mogły prowadzić język mniejszości, ale czy w ogóle będą mogły funkcjonować. Zapytaliśmy w ministerstwie również o to, czy zostały policzone skutki społeczne takiego rozporządzenia. Ilu nauczycieli straci pracę w związku z ograniczeniem liczby lekcji mniejszości narodowej? Okazuje się, że ministerstwo szacuje, że to jest około 500 nauczycieli, którzy od września po prostu nie będą mieli pracy w polskiej szkole. Zastanawiamy się z samorządami, w jaki sposób, jak rozwiązać ten problem. Czy są możliwości związane z tym, aby rozporządzenia uchylić? Czy są możliwości związane z tym, aby mimo tego rozporządzenia samorządy mogły finansować dodatkowe lekcje języka polskiego? Ale przede wszystkim to, co wynika z tej naszej kontroli, ze spotkań z samorządami, z analizy materiału, to to, że jest to uderzenie w jedną z mniejszości narodowych, niezgodne z prawem międzynarodowym, z naszą ustawą o mniejszościach narodowych, rozporządzenie, które zostało podpisane bez wszelkich zasad obowiązujących przy przyjmowaniu prawa.